Paweł, zapytałem coś tak prowokująco troszkę. To jest skład na złoty medal? Myślę, że tak. No, na pewno będziemy dawali siebie wszystko. Chłopacy, mamy chłopaków takich w drużynie, gdzie na pewno będziemy walczyć o właśnie te najwyższe cele. Inne drużyny też wyglądają mocniej, więc na pewno liczymy się z tym, że wynik nie będzie przychodził łatwo. Jakie twoje plany na ten nowy sezon 2016? Plany takie, żeby jechać jak najlepiej i przede wszystkim bez kontuzji, bo to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie te kontuzje omijać największym łukiem, jakim tylko da radę. No i te zawody indywidualne jeszcze mi zostały. Mam jeszcze rok juniora i chciałbym to wykorzystać na 200%. A powiedz mi jeszcze, jak spędzasz święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok i czy się włączasz w te przygotowania przedświąteczne? Tak, oczywiście się włączam. Wszyscy sobie robimy prezenty, także w taki sposób. Wigilię zawsze spędzam z całą moją rodziną na miejscu, także gdzieś tu się spotykamy zawsze i całą rodziną, więc nie wyjeżdżam nigdzie, zawsze jestem na miejscu, u siebie, z całą rodziną. A Sylwester, Nowy Rok, jakieś plany? Tak, plany są. Fajnie, żeby uczcić dobry wynik i wejść w 2016.